Dzień dobry państwu. Miło mi państwa powitać w kolejnym podcaście "Żurnalisty". Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry państwu. Przypominam, że rozmowy "Żurnalisty" są dostępne dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam bardzo serdecznie Maciej Orłoś. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Ewa Farna. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Masz już za sobą piękną karierę w dwóch krajach. Masz dzieci, męża. Co mogę umierać? Nie, wy zastanawiam <grym południć, grym> czego nie masz. Um, nie mam wielu rzeczy. No czego nie masz? Um, nie jestem aktualnie, jak zresztą można widać, o czym rozmawialiśmy poza kamerą, e, w najlepszej. Wersji siebie, w jakiej wiem, że bym mogła być. Mm -hmm. I myślę, jak fizycznie, tak mentalnie. Tylko, że mentalnie, Nie, dobra, już i fizycznie, i mentalnie na tym pracuję. <laughs> Jakby staram się być najlepszą możliwą wersją z siebie, jakkolwiek banalnie to brzmi. Mm -hmm. To cały czas się rozwijać i, i kiedyś Warren Buffett powiedział coś takiego, że właśnie codziennie chodzi spać. O coś mądrzejszy, jeżeli uh -huh. dobrze to tłumaczę. O trochę mądrzejszy i to jest taka trochę też mm, dla mnie reguła, którą staram się trzymać, więc codziennie staram się dowiedzieć coś nowego, ale chyba nie o to pytałeś. Uh -huh. um, więc jakby nie jestem w takim momencie życia, że jestem zadowolona z wszystkimi względami ze sobą, jaka jestem, więc nie mam tego. Nie mam najlepszej wersji siebie jak na razie. Uh -huh. Szukam jej. E, nie mam. E, mam słabą wolę. Ogólnie. Mm -hmm. Więc tak, brakuje mi silnej woli. E... Na dzień dzisiejszy też nie mam hita. Po tym <laughs> jakich... to zmienimy. Dobra. E, nie, w sensie takiego wiesz, aktualnego mm -hmm. bęgera piosenkowego. A I to chyba jest uzależnienie ogólnie, co? co? Trochę tak. Też mi się tak, jak przygotowywałem się do tej rozmowy, to pomyślałem sobie, jakie są skutki uboczne Twojego życia. Okay. I, I skutkiem ubocznym może być to, że jesteś przyzwyczajona do sukcesu. To jest trochę narkotyk pewnie. Bez trochę. Wydaje mi się, że to jest bardzo mocny narkotyk, a bardzo trudny do osiągnięcia. To jest takie też trochę FOMO, wiesz? Fear of Missing Out, czyli coś, co jeżeli teraz nie mam aktualnie, nie wiem, piosenki w radio czy, 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 czy popularną na Spotify, to mhm. jakby mnie nie było. A, a pewnie tak, i mam nadzieję, że tak nie jest. Mhm. Natomiast jest jakiś jakieś FOMO, w którym się żyje, że jak teraz nie mam czegoś na fali, to, to ludzie o mnie, o mnie zapomnieli pewnie. 350 tysięcy słuchaczy w tym miesiącu na Spotify, więc wydaje mi się, że ludzie o tobie nie zapominają. Dlatego przed rozmową, mm. jak o tym mówiłaś, to mi się wydaje, że to nie działa w ten sposób, a płyta. Partnerem żurnalisty jest Engo Cars. której jest, po prostu dziękuję. mówiłem ci, że naprawdę tego się słuchało świetnie, a szczególnie ten numer, wersja 2.0, tak? tak. To, to, no to, to jest właśnie coś takiego, co dało mi do zrozumienia, wiesz, że jakby, że widać, że ty tęsknisz za kimś, kim byłaś. Co też. straciłaś w swoim życiu nieodwracalnie? Już razem z tym, powiedzmy, z tą dziewczyną, która dorosła. Nie wiem, czy to, czy to się traci, bo też w tej piosence śpiewam, że ja wiem, że ona ciągle mm -hmm. jest we mnie. Natomiast taki, taki, taką beztroskość i napisałam ten numer jeszcze przedtem, niż byłam w pierwszej ciąży, żeby było jasne. Dawno. Więc dawno. Um, I potem, kiedy już miałam dziecko, to trochę on rzutował inne światło, niż chciałam. Nie mhm. chciałam, żeby był on źle zinterpretowany, że wiesz, teraz jest, jestem nieszczęśliwa, że nie mhm. jest mi dobrze, że, że tęsknię do tej Ewy przed dzieckiem i przed małżeństwem, bo tak nie jest. Dlatego też zmieniłam e, trochę tekst. W refrenie też jest właśnie o tym, że choć się teraz głośniej śmieję, czyli jestem bardziej szczęśliwa, mm -hmm. to jednak takiej beztroskiej Ewy mi trochę brak. Takiej popierniczonej, takiej mm, że wiesz, że miałam taką fazę, że biegałam po ulicy i dzwoniłam na dzwonki. <grym, <grym, i, <grym, I znikałam. <grym>, sąsiadom jej nie brakuje. Tak, więc sąsiadom jej nie brakuje. I, I taką, taką dziecinną, taką trochę infa, infantylną. Um, nie czując jakiejś dużej odpowiedzialności tego, że jestem już jednak też mamą i, mm -hmm. i powinnam, wiesz, trochę być przykładem, aczkolwiek moje dzieci tego pewnie jeszcze nie odczuwają. Nie wiem, wydaje mi się, że, że jak sobie przeglądałem jeszcze w ogóle twoje stare wywiady z 14 lat, to w ogóle było takie bardzo i to bardzo interesujące, kiedy opowiadasz o tym, chociażby w jednym wywiadu, że chcesz mieć trójkę dzieci okay. 14 lat temu, nie? Mm -hmm. to, to dla mnie było takie, że dużo podstaw, którymi, które dzisiaj kierują twoim życiem, one w jakimś stopniu już były zaszczepione w tej młodej dziewczynie. Tak. I zastanawiało mnie to po prostu ten numer. Też ja tego nie odbierałem w perspektywie macierzyństwa, tylko w perspektywie tego takiego rock'n'rollowego szaleństwa, że ty tak. byłaś taka szczęśliwa, rozpromieniona, jak oglądałem ten dokument o tobie i tam były Aha. urywki z tego, jakim, jaką byłaś dziewczyną, jak miałaś tam 18 nawet mniej lat. To było coś takiego, to jedynym słowem, które było dookoła mnie, jak to widziałem, to uśmiech. Mm -hmm. Że byłaś tak. taka szczęśliwa i zakochana w tym wszystkim, że ty e, możesz to robić. Twój tata czytał ci do snu Godki Śląskie. Coś jeszcze zapamiętałaś? Z Godek Śląskich? Nie, z tego, Ogólnie? co ci czytał. Nie. Nawet tego, co powiedziałeś teraz, nie za bardzo pamiętam. <ślam> tak? <ślam> A pewnie tak było. Um... Nie, nie pamiętam czytania przed snem, pamiętam mm -hmm. inne rzeczy. A jakie rzeczy pamiętasz? Bo ta twoja relacja z tatą jest bardzo, znaczy była na pewno bardzo mocna, bo powiedziałeś, że ulubionym twoim wspomnieniem z dzieciństwa jest to, jak mówisz, że chcesz poślubić twojego tatę, a on ci tłumaczy, dlaczego nie możesz. Tak, tak, to było fajne, pamiętam to właśnie. Siedzieliśmy na kanapie razem. Um. Co pamiętam? Pamiętam, że tata zawsze grał na skrzypcach, był dy mm -hmm. instrumentalistą tak naprawdę na gitarze, na pianinie, na kontrabasie um, i... Natomiast e, szczerze mówiąc, myślę, że nasz dom był też bardzo w pewnym sensie konserwatywny. Mm -hmm. Więc pewnie też był, tata, wiesz, tak, że tata chodził do pracy, my byliśmy z mamą w domu, mm, że to był taki tata, który rano wychodził do pracy. Jakby to dzisiaj już może to wyglądać inaczej trochę, te nasze rodziny mm -hmm. współczesne. Natomiast... E, to było tak, że mama z nami zostawała, że pewnie byliśmy więcej z mamą, ale myślę, że nadal ta relacja matka, w sensie ojciec, ojciec i córka, jest specyficzna i pewnie tam jest jakaś taka inna trochę więź mm -hmm. z tym tatą. Ja najbardziej go pamiętam, kiedy on ze mną jeździł na koncerty, kiedy ja miałam mm -hmm. 12 lat i on w tym momencie był taki bardziej dla mnie ojcem. Z takiego bardzo niskiego wieku, pamiętam bardziej mm -hmm. mamę. I kiedy miałam tam, wiesz, mm -hmm. 4-5-6 lat, ale kiedy już y, miałam tam 10-11, czy zaczynały y, lata nastoletnie, mm -hmm. to, to pamiętam wtedy go tatę, kiedy, kiedy on naprawdę, wiesz, stanął w mojej obronie, załatwił wszystko, jakby jeździł za mną na te koncerty, nie mm -hmm. pozwalał mi rzeczy, pilnował mnie i to, był tak, to była ta jego rola ojca która najbardziej się we mnie wpisała. Okej. Okay, bo mama jest trochę pomijana, pomijana w tych twoich wspomnieniach. Okay. Tak naprawdę jak się jak się czyta, to jest głównie ta, 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 ta. Okay. ta ale dlatego też, że zazwyczaj się rozmawiało z tobą, powiedzmy, od tego 12-13 tak. roku życia i, i do góry co robiłaś, no to tym bardziej mnie to zastanawia. Mówisz o swojej mamie, że to piękna kobieta, która potrafi śpiewać. Tak. Hmm, chociaż chyba się trochę wstydzi z tego, co widziałem gdzieś tam w moich notatkach. Jakie masz wspomnienia z mamą? Mm, moja mama jest. Cudowną, silną kobietą i widzę to coraz bardziej, będąc też mamą. <laughs> to jest fajne. <laughs> A z czego wychodzi ta siła? Bo powiedziałaś tak to zdecydowanie. Ona ogarnia bardzo dużo rzeczy naraz. Y, potrafi prowadzić cały dom. Mhm. Potrafi wychowała, wiecz trójkę dzieci. Um, to było dzieciństwo pełne uwagi, miłości. A zarówno wiesz, jest kobietą, jakby mają swój biznes, z tatą wiesz, prowadzą firmę, więc on też się realizuje w mhm. swojej pracy. Więc taka kobieta, która wiesz, ona mi teraz powiedziała niedawno, że przeżywa najpiękniejszy okres swojego życia. Mhm. Ma ponad 50 lat teraz, wygląda na 35. I, i mówi, że jest najlepiej, bo wychowała trójkę dzieci. Już teraz ma pieniądze, których nie miała, kiedy mm -hmm. miała 20 lat. I już ma trochę tej swobody, bo dzieci już są duże. Więc teraz ona tak naprawdę żyje, tak wiesz, także na maksa. Mm -hmm. I to jest taka osoba, która jest wiecznie zadowolona, cały czas szczęśliwa i jeżeli nawet jest wszystko do dupy, to ona zauważa te fajne rzeczy jakby i tego mnie nauczyła. Mm -hmm. I ja bardzo za to jej y, jestem wdzięczna, bo to jest, myślę, fajna cecha. Bardzo. No, że tak jesteś pod każdym względem, zawsze szukasz fajnych rzeczy, jesteś y, w miarę możliwości zadowolonym człowiekiem, takim mm -hmm. pozytywnym i. Y, y, to się po czesku nazywa szczęśliwa powaha. <grym> szczęśli szczęśliwy mm, typ charakteru, ja tak powiem. Twoja babcia miała paszport austriacko-węgierski, tata czechosłowacki, ty masz e, czeski. Ta wasza rodzina jest trochę większa niż mama, tata i rodzeństwo? Y jest babcia. Mm -hmm. y jest babcia, bo mamy szeroką rodzinę, kuzynki, wiesz, kuzyni. Y zawsze spotykamy się na święta, to, jest, to są takie duże spotkania. I to jest bardzo miłe, uwielbiam to. I my to mamy takie takie imprezowe zawsze. Mhm. Lubimy się widzieć po prostu, przyjeżdżamy, gdziekolwiek mieszkamy. Przyjeżdżamy 400 kilometrów i widzimy się i uwielbiamy to. Jeździmy razem nawet na, z moją kuzynką teraz, aktualnie jeździmy razem na urlopy z dziećmi i to jest bardzo fajne. Ale to ci ludzie byli od samego początku w twoim życiu? Bo to też mnie zastanawiało gdzieś tam, czy właśnie chociażby babcia, to był ktoś ważny w twoim dzieciństwie? Tak, oczywiście, no jest tu babcia, mhm. ale nie, nie będę ci kłamać, że ta relacja jest jakoś, czy była jakoś e, bardzo, bardzo mocna. Bo niektórzy mają także że mają babcię, wiesz, podobnie jak rodziców, mhm. bo spędzają tam, nie wiem, wszystkie wakacje, są bardzo mocno połączeni. Ja swoją babcię kocham i uwielbiam i zawsze się widzimy, wiesz, na ważnych rodzinnych wydarzeniach, kiedy coś się dzieje, piszę do niej mhm. smsy i tak dalej. Ona też zawsze wspomni, kiedy się pojawia w jakiejkolwiek kolorowej gazecie. Co nie jest akurat zawsze miłe. <grym 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 i... Ale nie jest to taka relacja, że, żeby ci kłamała, że jest bardzo głęboka. To no nie, no nie będę ci tak kłamać, że jest taka mhm. bardzo, bardzo głęboka. Ale to był inteligencki dom. W twoim mniemaniu też? Jak, się, co masz co na myśli? No w takim, ja to... że to było bardzo, no wiesz, w domu stało pianino. Jednak twoi rodzice prowadzili biznes. To jednak kojarzy się od razu z takim automatycznie z takim dobrym domem. No tak, to prawda. Że jednak to też było dla mnie takie bardzo, bardzo interesujące. A jak reagował twój brat, który jest dwa lata młodszy od ciebie, na to, jak ty zaczynałaś robić karierę? Bo dzieci jednak nie odbierają tego w takim zasadzie, huha, fajnie, siostra robi karierę, tylko często nie. pojawia się zazdrość. Zazdrość nie. On był spoko. Taki wyluzowany bardziej niż mm -hmm. ja. Do dziś mamy bardzo fajną relację. On jest dla mnie też dużą inspiracją, jako młodszy brat i jest o wiele mądrzejszy niż ja. Jest sprawnikiem, jak mm -hmm. ja chciałam być. <grych> Ale to nie, nie o to chodzi, nie chodzi o wykształcenie, chodzi o taką wiesz, inteligencję, po prostu styl życia. Ale może po prostu jesteście sprawi. inni, bo tak od razu stawiasz to excelowo w barierkach i ja, tak o, dalej. I jestem po tacie bardzo excelowa, dokładnie. <śmiech> <śmiech> to też trzeba podkreślić. Właśnie yy, też przyleciałam do ciebie właśnie z kawiarni, gdzie excelowałam mocno. <laughs> I ym, to jest dziwne, bo jestem jakby z jednej strony artystką, z drugiej strony gdzieś po tacie podziedziczyłam taką potrzebę porządku <laughs> w papierach. Jakby w domu... Bywa bardzo mocny bałagan, ale jakby pa papierologia u mnie musi się zgadzać, bo jestem nerwowa, jak tego nie ma. Więc yy, ekscelowo. Mój brat. Tak, no to jasne, jakby podstawą jest nieporównywanie siebie mm -hmm. też w ramach yy, jednego domu, no, no bo jakbyś zostawiła brata jak śpiewa, to <noise> potem mogłabyś zostawić <noise> tak. siebie, jakim ty jesteś prawnikiem, więc też bym tak na to nie patrzyła, tak jakoś bardzo wychodzisz yy, z punktu złego, że a mentalnie nie, brat lepszy, dlatego... Mm, masz rację, nie będę tak siebie nazywać, że yy, nie czuję się wiesz gorsza absolutnie, to nie, tylko jakby, masz rację, to jest lepsze, lepsze nazwanie tego, jest inny mm -hmm. i jakby jest na pewno osobą, do której ja, mm, która mnie inspiruje. No, ty nawet o nim mówiłeś, że on był, zawsze miał chyba talent do sportu. Tak. Też on e, grał na pianinie, tak? On grał na. Na skrzypcach. Na, na skrzypcach, on na skrzypcach tak? właśnie. Mm -hmm. e, I że też to mu chyba e, całkiem nieźle e, wychodziło, więc to też po prostu tak, jakoś zestawiałem Was w ogóle z zupełnie po prostu różnych e, biegunach. A ty jaką byłaś uczennicą tam, do 12 roku życia? Mm -hmm. Byłaś kujonką? Nie, 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 nie. nie A nie byłaś to... kimś, kto kręcił rozruby? Nie, Tutaj już ja, trochę więcej temperamentu ja, widzę. Ja taka, ta, ja taka ta średnia, wiesz, taka ta złota, środkowa linia. Mm -hmm. Jakby totalnie ani w jedną stronę. Um, były dwójki, był, nie czekaj, bo to w Polsce inaczej. Piątka no. jest najlepsza, tak? W szóstka nawet. No to czwórki, okej. Okay. To nie wiem, co miałam. No nie, <laughs> miałam ale mam na... tam czwórki, czasami trójki. Ale tak sobie wiesz. Yy, nie, nie byłam tak, że miałam najlepsze stopnie, nie byłam ani żadnym takim yy, Prymusem. mocnym. Tak, tak. Ale też ani w drugą stronę wiesz, żebym mocno tam zbroiła, miała mm. na wszystko wyrąbane. Nie. Yy, yy, taki złoty środeczek, no. Jak miałaś 12 lat, wygrałaś szansę na sukces. Mhm. Dość szybko. Zawsze czułaś, że jesteś wyjątkowa? <śmiech> nie. <śmiech> ja nie czuję, że jestem wyjątkowa. Dlaczego? Yy... Jestem taką, ja się naprawdę czuję jako zwykłą dziewczyną, totalnie. Czuję w się sensie szczęśliwą, uprzywilejowaną, mhm. ale też pewną siebie, jakby jestem pewna, pewna siebie, to nie chodzi o to, że nie. Ale nie czuję się niczym wyjątkowa, po prostu miałam też czuję się niczym. N może jestem wyjątkowa w tym, że... potrafię pogodzić robienie tego, co naprawdę kocham, mhm. w sposób, jaki sobie sama definiuję i na który sobie pozwalam, potrafię sobie postawić granice, czego już nie chcę robić, co chcę robić. I do tego połączyć to z całą tą swoją rodziną, którą jakby e, chciałam zawsze mieć. I udało mi się o tym nie tylko gadać, ale mhm. też to jakby zrobić. W miarę możliwym, <noise> w możliwie młodym wieku. Um, to jest na pewno dla mnie jakby duży sukces, że potrafię jak na razie e, prowadzić... I, i zadowalające dla mnie życie w pracy, tak samo w domu. Mhm. Natomiast, wiesz, no to się dużo ludziom udaje. Nie uważam siebie za osobę wyjątkową. Yy, uważam, że po prostu jestem uprzywilejowana, że potrafię, yy, że byłam w dobrym czasie, na dobrym miejscu. No dobrze, ale nie odbierałbym ci jednak talentu, pracowitości okay. i wytrwałości w tym wszystkim. Wiesz, Dziękuję. ile osób w tym momencie, w którym ty byłaś, powiedziałoby tacie, że słuchaj, ty masz się pierdolić, od, odrzucić wszystko i zacząć się bawić życiem, bo miałeś do tego wszystkie narzędzia, żeby się bawić, a nie pracować. Dobra, ale to zależy, jakie masz priorytety. Dobrze, ale to już jest wy, pewnego rodzaju wyjątkowość. Tak? Zestawiając... Mieć gdzieś... normalne priorytety? Jakieś takie, wiesz... Nie, bo jednak jesteś zagłuszana popularnością. Pomyśl sobie, że ten, widzisz ten rynek. Mhm. Widzisz tych ludzi. Wiesz, że ludzi przepadło. Wiesz, że ludzi miało tylko jeden dobry sezon. Ale myślisz, że to jest też tylko ich wina? Albo, bo może mieli złe Czasami PR. tak, czasami Zły tak. czas, okej. Okay. ok. czasami tak, jakby jak ci od, od, odwala w głowie po jednym mm -hmm. singlu i myślisz, że jesteś panem świata, no to tak, no jakby, i przestajesz pracować, bo już, mm -hmm. już jesteś tam, gdzie chciałeś być. No jakby nie, ja, to też może jest coś, co w sobie potrafię docenić. To jest jakaś kombinacja tego, przepraszam, tak powiem, nie się z tego, że mi się udało mm -hmm. coś. I ja się zawsze cieszyłam z tego, że jakiś single się udał i, i wiesz, jakiś tam sukces <noise> zaczęło <zaszował. głos> się. <tam> w ogóle to <noise> z... się <noise> Ale też jakaś wiesz, kombinacja tego, jakieś pokory, że to nie musi trwać na zawsze. Jakby I to jest pewnie tym motorem. Mhm. Że Jezu jest super dziękuję za to i udało się. A z drugiej strony to nie jest ten moment, kiedy ja siadam i daję nogi do góry, ale pracujemy dalej, bo to się może skończyć. To jakby nie jest tak, że nie masz jakby terminu ważności, mm -hmm. że po prostu to jest na zawsze. No. I jak byłaś dzieciakiem, też to wiedziałaś? Tak, to miałam od zawsze. Ja to właśnie tak miałam od zawsze. To, to byłaś taką racjonalistką, dość mocną. A może. Ja myślę, że tylko naprawdę musiałam trochę wcześniej dorosnąć, wiesz. Trochę wcześniej, faktycznie. No. 13 lat, musiałam dorosnąć. Że jakby, jeżeli... ale moi rodzice też tak mocno właśnie do mnie podeszli jako do dorosłego człowieka. Kiedy miałem 11-12 lat, oni obgadywali ponad rok umowę wiesz, z menadżerem, który chciał, chciał mi podpisać w wieku 11 lat. No to mój tata w tym momencie właśnie wstawał w roli ojca. I, i, I mocno, jakby chronił mnie przed tym wszystkim, bo słyszał, jaki ten show biznes może być. No wtedy mieliście już tą płytę, gdzie były 3-4 utwory i, i, <grym> i tak, tak dalej, jakieś liście rozdawaliście to. No to to jest niesamowita historia. Jak ja żałuję, bo ten dokument, ja musiałem przeszukać pół internetu, żeby go znaleźć. Nie wiem, dlaczego już jest błąd, na Netflixie, był moment. Tak. Teraz już... No właśnie. E, właśnie, a to szkoda. Serio, bo to gdzieś tam musiałem szukać w jakichś otchłaniach, jeżeli chodzi o to. A tobie mówiono, że ty. Zostaniesz artystką, był ktoś taki, kto w ciebie wierzył bardziej niż ty mogłaś wierzyć w siebie. Jak widać, pokłady są niskie, więc. <laughs> wiesz, wiesz co, ja po prostu byłam dzieckiem. Jakby nie, nie myślałam o tym, kim mogłabym zostać. Bardziej odchodzi, że to się, mi to się zadziało w życiu. Ja nie miałam tak, że wiesz, od wieku pięciu lat powiedziałam sobie, będę artystką i jak miałam 12, to podpisałam kontrakt. Mm -hmm. Jakby, też moi rodzice nie cisnęli mnie w ogóle w żadnym takim kierunku, aczkolwiek mój tata jest muzykiem i wiesz, tam prywatnie gra na instrumentach i uwielbia muzykę. On no ma swój zespół, znaczy miał na pewno. Miał swój zespół folklorystyczny. tak by moi rodzice są, wiesz, z sfery, jak to, z ekonomistami, tak? Mm -hmm, polsku, tak, tak, ekonomistami. tak, tak, tak. No, Mieli też swój kantor, tak? Tak, mają czy... w ogóle swoje, swoje, um, swoją instytucję taką płatniczą. I jakby to, to są w ogóle inne, in, inny świat i to nie było tak, że ciśniemy, żeby córka była w biznesie, wręcz przeciwnie, bali się tego. I cały czas pytali mnie, i uczyli w tym młodym wieku, co to jest obowiązek. Że jeżeli ja naprawdę chcę śpiewać, to my tutaj podpiszemy taki papier, mm -hmm. <gry> który znaczy, że jeżeli w piątek będę chciała iść na pizzę z koleżankami, no to nie do końca mogę, bo... Bo no, ma gluten. Bo, taki, <grym> 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 bo ma gluten. Nie, nie, nie. Y, bo, bo, bo mam jakiś koncert i, mm -hmm. i wiesz, y, to, to, to nie da się tak, że mi się dzisiaj nie chce, więc nie pójdę. To jest jakby obowiązek, który się musi dotrzymać. Więc ja miałam taką... Takie stąpające twardo po ziemi, takie zrozumienie tej racjonalności tego wszystkiego mhm. i to, to chyba wiesz, gdzieś tam było mi bardzo mocno wpajane. No. no bo też powiedziałeś, że byłaś wychowana w pokorze bez żadnej rozrzutności. Zastanawiało mnie w ogóle, czy to są, czy są jakiekolwiek negatywne skutki w Twoim życiu tego, że byłaś tak wychowywana. Na pewno tak. No to jakie? Ale jestem w czasie rozgminy tego. Nie, nie postaram mhm. ci odpowiedzieć na to pytanie. Staram się sama teraz na tym myśleć, yy, pytać siebie w właściwy sposób i szukać tych odpowiedzi. Mhm. Więc jakbym ich miała, to bym nawet się z tobą yy, podzieliła, ale yy, wiesz, po prostu jeszcze nie znam odpowiedzi. Bo ty chyba jesteś w takim momencie poszukiwań trochę, co? Tak, ja się cały czas staram rozwijać. I wiesz co, bo czasami tak mi się wydaje, że naprawdę ja czuję taką wdzięczność i szczęście, czy coś jest nie tak? Czy jestem taka oderwana od siebie, że nie czuję tego jakiegoś bólu, i wiesz, czegoś, co. Bo, bo też jednak parę razy dostałam, wiesz, po łapach yy, i to nie, nie mało. I czy to naprawdę jest tak, że ja się od, odłączyłam od siebie i nie czuję tego? Mhm. Czy po prostu jestem na tyle twarda, że to do mnie nie, nie dociera. Wiesz, jakby szukam po prostu tego, gdzie Gdzie ten ból, czy, czy ten. Czy jakaś forma traumy mm -hmm. z czegoś, czy ona tam gdzieś jest, czy po prostu już ją przerobiłam i idę dalej. <głos> <głos> więc tak się bazgram w sobie trochę, wiesz, kopię tam w środku. I, no. Natomiast uważam, że dzieciństwo naprawdę miałam fajne. Niektóre rzeczy teraz, jak sama wychowuję dzieci, to wiesz, już też widzę, że moi rodzice robią inaczej, pewnie ze względów różnych generacji, mm -hmm. ja już się po prostu zmieniła, no tak. wiesz, są inne, in, inne sposoby. Więcej wiemy na przykład, jak dalej, więc. Mam różne inne podejścia, na przykład do, do wychowywania dzieci. Natomiast uważam, że moi rodzice zrobili maksimum i zrobili naprawdę um, wiele dla nas rzeczy, tak czysto z miłości i jakby w dobrej wierze. Naprawdę. Mhm. Więc jakby ja tam nie czuję żadnego takiego. Um, dobra, jeszcze inaczej cię powiem. Czytając. Różne książki, słuchając podcastów o, o wychowywaniu dzieci. Mm -hmm. Jest taki trend, że dzieci w pewnym wieku bardzo mocno na przykład grają w gry komputerowe. Nie? I tak aż uzależniająco. Czy było, był taki, mm -hmm. jakby mój brat na przykład był w takim pewnie też miejscu, e, bardzo dużo kolegów ze szkoły i tak dalej, kiedy byli nastoletni. I czytałam o tym, ciekawy całkiem taką teorię, że na tyle zabraniamy dzieciom robić, co one chcą, chcą mm -hmm. i na tyle mówimy, nie, nie możesz tutaj, to, e, że one potem dorastają do wieku, kiedy oni przed sobą mają świat, którym oni mogą zarządzać, gdzie oni mogą, wiesz, sterować tymi pionkami, gdzie oni tak naprawdę przejmują tę moc, którą mm -hmm. nie mają do tego czasu. Kiedy ci teraz porównam to swoje życie. Ja byłam w wieku nastoletnim i moi rodzice pozwolili mi robić to, co ja chciałam. Oni mi nie, 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 nie dali takiego rygoru, ty, nie wolno ci, mm -hmm. zakażemy ci, wiesz, utopimy twoją kreatywność. Oni mi pozwolili na ten krok. Więc ja na tyle czułam się swobodnie i wdzięcznie, że nie przeszłam przez taki, taką rebeliancką fazę nastoletnią, że wiesz, moi starze są do dupy. Mm -hmm. Nie, bo jakby ja, mi pozwolono robić to, co ja kochałam. I nie miałam potrzeby stwarzania świata, który ja sobie reguluję i steruję pionkami, bo go miałam. Mhm. I to jest, myślę, naprawdę. Tak mi się wydaje, spoko teoria, żeby żeby czasami bardziej słuchać tych dzieci. Bo oni, to nie jest tak, że oni są źli, i wiesz, mhm. i chcą zniszczyć świat. Po prostu tylko potrzebują mieć coś pod kontrolą nawet jak są dziećmi. Mhm. I mi na to pozwolono, więc mhm. jakby ja jestem. W takiej fazie, że nie miałam takiego yy, wkurzenia się na swoich rodziców yy, takiego robienia odwrotnie, że oni mówią, no, takie, takie rebelianstwa. No ale zobacz, oni też, zbudowali bardzo solidne fundamenty tego na fundamentach, na których ty się poruszałaś. To raczej tak, wydaje bo to miało mi się, granice. Właśnie. I wydaje mi się, że po prostu też to wynikało z tego. A jak oni reagowali na to, kiedy udzielałaś pierwszego swojego wywiadu, miałeś 13 lat i Gościu się ciebie, ciebie pyta, czeski dziennikarz o to, jak wyglądał twój pierwszy seks. Myślisz tak pytał? No tak powiedziałaś. 13 lat, mhm. może 15 miał. Będzie, że Mam 13. nadzieję, że 15, przynajmniej miałam. Eee, tak wiesz, legalnie rzecz biorąc. <laughs> <laughs> um. No to taki mówisz konserwatywny dom? Dostajesz takie pytanie. Tak, Wydaje tak. mi się, że twój tata, mówiąc delikatnie, się wkurwił. Tak, na pewno tak. Nie dał na sobie znać, bo jest takim, wiesz, panem, który pewnie nie, no, się trzymał, a potem, potem powiedział, że już nigdy więcej z tym panem nie będziemy rozmawiać. <laughs> Coś na ten sposób pewnie. E, ja byłam, czasami byłam przerażona. To były takie czasy mocne. Takie. No, nie bali się, tak, wiesz, wprost zapytać. I myślę, że to na pewno miało na mnie wpływ. W ogóle sprawa wyglądu, sprawa związków, sprawa takiej seksualności, mm -hmm. poruszana ze mną nie intymnie między mną a moimi rodzicami czy między mną a moimi koleżankami, ale między mną i dziennikarzem, po raz tak naprawdę pierwszy, jest dziwne. I jest krzywdzące i jest na pewno nie tak, jak powinno być, bo jakby Twoja odpowiedź, Twoja niepewność w tym wszystkim, Twoje spoznawanie siebie na nowo, skoro z dziewczynki stajesz się kobietą i dzieją się wszystkie te hormonalne zmiany w Tobie, to to jest tak kruchy czas, że te w ogóle nie powinnaś nie powinieneś pytać taką młodą dziewczynę o rzeczy, przez które teraz przechodzi, jest to kruche po prostu. Mm -hmm. A wszystkie pierwsze odpowiedzi, pierwsze reakcje od razu, wierzwali się do... Nie wiem, co to było, brawo czy whatever. No, ale zobacz, to, to wszystko takie duże rzeczy, bo też powiedziałaś, że jak miałeś 13 lat, udzielałaś wywiadu takiemu dziennikarzowi, który jest bardzo popularny w Czechach, tam radiowy i telewizyjny mm -hmm. dziennikarz i to wtedy dopiero zrozumiałaś, jak bardzo słabo mówisz jeszcze tak. w języku czeskim, tak nie i nie wiem <laughs> pamiętam do dziś więc wydaje mi się że tak jak w domu może nic nie mogło cię zdemolować ale kiedy zaczynałaś tam wchodzić i ty byłaś faktycznie autentycznie dzieckiem które chciało dla każdego dobrze i dla siebie również mm -hmm. to po prostu tam są rzeczy które mogły być zagrożeniem w ogóle dla właśnie tego poczucia własnej wartości tak. tego kim jesteś kim się stajesz kim byłaś, że można było łatwo się zgubić i zatracić to, że w sumie to już mnie nikt tutaj nie traktuje jako dziecko, a z mm -hmm. drugiej strony wszyscy traktują mnie jak dziecko. Tak, to prawda, to było dziwne. Ech, to... Jakby potrzebowali ode mnie dorosłych decyzji, dorosłego częściowo zachowania, poczucia obowiązku, zrozumienia co podatek, wiesz, niemalże. Mm -hmm. e, z drugiej strony mm, z drugiej strony byłam dzieckiem cały czas. Cały czas. I to, to, to było takie dla mnie niepoko niepokojące, nie? że, że i z jednej strony oczekiwano trochę chyba, żebyś nim była, no mhm. bo to był też twój fanbase. Tak. A z drugiej strony właśnie Właśnie takie dwie osobowości, nie? Że wiesz, jakby tak miałaś w, z jednej strony wyrastać po prostu na oczach wszystkich, jako dorosła osoba, podejmować o, właśnie dorosłe decyzje, a wizerunkowo być tak. e, dzieciakiem. Wcale to jednak e, mój, mój tata przede wszystkim bardzo mnie, trochę dobrze od tego uchronił, wiesz, e, wspólnie z moim menadżerem, który też jakby uświadamiał sobie całą sytuację. Mhm. E, oni starali się to też bardzo, pilnować, żeby miała miała dzieciństwo. To jakby mój tato też bardzo na to apelował, że po koncercie wracamy do domu, ona rano idzie do szkoły, bo po prostu a, powinna mieć normalne dzieciństwo częściowo, e, mieć przyjaciół w szkole. E. To jest też kolejna rzecz, że dzieci różnie reagują na taki sukces. Tak. Ty a, miałeś same pozytywne? Same nie same nie, ale to znaczy? też dużo pozytywnych. Albo powiem. po prostu, jak mówiliśmy o tej, o tej pamięci, przed tym i zaczęliśmy mm. nagrywać, wiesz, może to jest naprawdę selektywne, może naprawdę jest tak, że ja pamiętam te dobre rzeczy. Może tak jest. Może ale wolę tak. pamiętać te dobre te... Ale to, ale to jest bardzo dobre. Mm, tak. tak dla samego zdrowia? Więc właśnie o tym Ci mówię, jakbym wiedziała, że bo na, każdy ma swoje plusy, minusy, wiesz, traumy, nie traumy, ale jeżeli coś we mnie jest, to jestem teraz w trakcie. E, szukania tego, na ile staram się pozytywnymi rzeczami przebić jakieś złe, bo pewnie mm -hmm. były te złe. Częściowo pamiętam, częściowo nie. <laughs> um, no, ale, ale takie dzieciństwo, wiesz, też w szkole, kiedy zaczęłam śpiewać, mogłoby być bardzo traumatyczne, ale znowu, my byliśmy w małej szkole, mm -hmm. w polskiej szkole w Czechach, więc już sama, sama ta mniejszość narodowa jest takim bardzo, Y, trzymającym się siebie, wiesz, y, ugrupowaniem, y, wspierającym bardzo. Oni się bardzo cieszyli, mm. że ja promuję w ogóle to, że jestem Polką, że jestem Ewa, nie przez V, tylko no, ja, w, ja. w Czechach. W ogóle byli tacy dumni z tego, więc to było... Y, Naprawdę w sumie bardziej pozytywnie niż negatywne. Też ja czasami bym chciała ci tu popowiadać jakieś, wiesz, straszne swoje traumy i, i płacze, czego? i wiesz, śpiewać smutne piosenki, bo, bo pewnie by mi się też łatwiej pisało, niż takie cały czas pozytywne, które za, w tym samym momencie chcesz pisać pozytywne, popowe, spoko piosenki, ale z drugiej strony to jest bardzo cienka granica między tym, żeby to było w miarę możliwości o mhm. czymś, a nie było to głupie. Z Krzysztofem Zalewskim. Piękna piosenka, która pokazuje trochę Twoje podejście. Że jak tak. jest zły dzień, to będzie dobry. I, i tak. też ja tak tego utożsamiałem. I nie chodzi mi o to, żeby pytać tylko i wyłącznie o negatywne rzeczy. <noise> tylko mówisz, że miałaś zachowane dzieciństwo, ale tak w rzeczywistości jeszcze nie powiedziałaś, co to znaczy dzieciństwo. Ja po prostu miałam inne. Ja nie wiem o co. Jak to się mówi po polsku? Przepraszam cię. Co mi umknęło. takie wiem mm -hmm. co. Czego nie miałam. Nie no, wiem. Ale dobrze, ale z czym było to takie? Powiedzmy, że już nie, nie masz tego koncertu. Masz akurat e, taki normalny czas z rówieśnikami. Mhm. Co lubiłaś robić? Też śpiewać? Mm, wiesz co? Nie, tak. Ale ogólnie nie. Takie zwykłe życie. Lubiłam mhm. z, z koleżankami gdzieś pójść. Lubiłam imprezy szkolne. Lubiłam tańczyć. Chodziłam tańczyć. Zawsze miała więcej... Przyjaciół facetów niż dziewczyn. Mm -hmm. Więc tak, tak bardziej byłam, jakby, otoczona facetami. Zawsze, chłopakami. Um. Myślę, że to było bardzo zwykłe dzieciństwo. W pewien sposób. O ile nie zaczął się piątek i sobota, <śmiech> <śmiech> to potem znowu był ok. <laughs> Aż tak normalnie. Um. Ja to wspominam. Jako intensywny czas, bo pogodzenie tego wiesz, z tym śpiewaniem w Polsce i w Czechach yy, no czasami nie było łatwe, ale dało się, no Kurczę, Dało, dało się. się, no jasne, że się dało. Jak miałaś 18 lat, dostałaś kopertę a w niej dostęp do swojego konta bankowego. Od samego początku potrafiłaś szanować i zarządzać tymi pieniędzmi? W, to, w rodzinie ekonomistów ale to nie było tak, że w miarę uczyli tej, wiesz, tej ekonomii, ja jestem mm -hmm. bardzo zła z matmy i byłam beznadziejna w tym kierunku, więc jakby też moja praca z Excelem jest jakby bardzo basicowa, bardzo, bardzo basicowa. Mm -hmm. I natomiast, e, czekaj, o coś mnie pytałeś, przepraszam, a Dobrze. już z tą kopertą. Mm -hmm. Ja oddałam tę kopertę tacie, nie chciałam tych pieniędzy, powiedziałam tylko, że myślę, że nie jestem gotowa na to, by tym zarządzać sama że boję się, żeby mi odwaliło, bo jednak ja w tym wieku śpiewałam przez 5 lat, wiesz, to pewnie. Tam było dużo. Pieniędzy. Wierzyłam, że tam przynajmniej coś jest i zapytałam go, czy mogę sobie kupić e, samochód. Mm -hmm. Miałam osiemnastkę, e, chciałam kierować i czy mogę sobie kupić samochód? A tata powiedział, zależy jaki. <laughs> <laughs> e, no i jeszcze potem powiedział e, zdanie, że jedna rzecz jaki mogłabym sobie kupić, a drugi jaki powinnam sobie kupić. Mm -hmm. To znaczy, że nie jest mądre, wiesz, na pierwsze auto kupić sobie coś wyrąbanego po prostu tylko, żeby pokazać, że ma się pieniądze mm -hmm. zarobione i do nich dostęp. Nie, więc chciałam kupić po prostu, żeby mieć swój samochód. Mm -hmm. Natomiast taki wiesz, praktyczny, że tak powiem. Więc ja chyba byłam, byłam, byłam prowadzona do takiego. Rozsądnego zarządzania pieniędzmi do podejścia takiego, że jutro tego nie musi być, mm -hmm. że może fajniej jest myśleć inwestycyjnie niż mm -hmm. y tak hedonistycznie. A do kiedy pracowałeś z tatą? W sensie nie pracowałam z tatą, on po prostu od 18 życia musiał mieć no, e, wiem, wiem. takie no, ale... subkonto, wiesz, bo nie miałam, nie byłam pełnoletnia, nie mogłam mieć nawet swojego konta. Ale więc on jakby... się takim kręgosłupem w każdej twojej decyzji, z tego, co mówisz, mhm. że wchodził w rolę taty, no to w rolę takiego menadżera, trochę nad tobą, tak to przynajmniej brzmi. Wiesz co, nie, ja miałam menadżera innego, on był takim naprawdę tatą. Mhm. E, jakby oczywiście pomagał, wiesz, dogadywać sprawy, jakby umów, Faktur, pilnowania jakichś rzeczy w tych umowach, itd. Tak dalej. No ale ja uważam, że to było cały czas takie ojcowskie, że tak powiem. Okay. Menadżer to był kto inny. To nie było tak, że, że, że tata był menadżerem. Natomiast no, kiedy już miałam 18 lat, mm -hmm. to on jakby powiedział, już może mieć swoje konto, jakby, i, i też założyłam w wieku 18 lat swoją agencję, żeby mieć swoją firmę. Mm -hmm. I jakby z tym mi pomógł, wiesz, tak papierologicznie. Okay. <laughs> ale już potem no. Właśnie, on, on był też tak trochę wiesz. Tutaj jest rzeka i pływaj sobie, nie? Trochę niebezpiecznie. Naucz się trochę jednak. No to naucz się. Jakby mogłaś na mnie patrzeć, jak to robiliśmy, zawsze ci doradzę, ale ja też mam swoją pracę, mam następne dwoje dzieci, jakby, <laughs> i wiesz, jakby wiesz, hello, już po prostu tłumaczy było tego. Więc yy, jakbyś cokolwiek potrzebowała, ale wiesz, tu jest kontakt do księgowej, mm -hmm. możesz mieć swoją księgową i tak dalej, ale jakby musiałam już tym trochę zarządzać sama, i to było chyba dobre. A jak reagowałaś na to, kiedy zaczynało o tobie pisać portale plotkarskie, gazety? To zmieniało chyba trochę też e, głowę. Zależy, w jakim etapie życia byłam. Czułam no, zacznijmy pieckiem. od początku. Okej. Okay. Od początku bardzo się przejmowałam, w sumie, jak tak pamiętam. W Czechach pierwsze artykuły. Były mocne i wiesz, że miałam 12-13 lat, więc nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi z takim hejtem. Jakby, ja tego nie znałam ze swojego mm -hmm. środowiska. Nie było social mediów, więc nie znasz tego, mm -hmm. spoza swojej bańki mydlanej. Um, I to było takie, ej, ty pip, Polka, z pip, z powrotem do Polski, co ty jesteś Ewa bez V, przecież nie jesteś Czeszką, co tutaj robisz, bla, bla, bla. Um, I na podstawie na przykład piosenki mojej pierwszej, wiesz, taki totalny hejt, ja mówię, ale jakby, mamo, mi się nie podobała, moja piosenka, ale piszą takie straszne rzeczy o mnie. Jakby, po co? Aha. Dlaczego to się dzieje? Wytłumacz mi to. Ja tego nie, nie byłam w stanie zrozumieć. Można napisać, ej, piosenka mnie w moim guście. Dobra, no chyba nie, nie byłbyś 13-letnim 13 dzieckiem pewnie. Pewnie byś tak nie napisał. Dobra, ale więc to było złe. To było jakby mhm. takie mocno nieprzyjemne. Nie chciałam chodzić do szkoły, bo bałam się, że Ci ludzie, bo oni mi naprawdę na żywo nie dawali znać takich rzeczy, mhm. ale może to też są ci, co tak wypisują. Tylko wiesz, w internecie są, wiesz, mhm. maczo. Yy, więc bałam się trochę chodzić do szkoły, mi się ręka, w ogóle coś i rodzice totalnie z, właśnie z moim menadżerem dogadali się, że wyłączamy to i nie mogę tego śledzić. Nie kupujemy tego, nie, nie śledzisz żadnych blogów, bo wtedy była sfera blogów, mm -hmm. w ogóle zaczynamy blogi. Mm, nie będziesz tego śledzić, jeszcze chyba nawet YouTube'a nie było. Jezus Maria, jak ja stara jestem. Jesteś yy. bardzo młoda i atrakcyjna, bo jesteś młodsza ode mnie. <laughs> A Wiesz, więc to było takie. Te początki były yy, ostre na tyle, że rodzice powiedzieli jakby stop, nie, mhm. nie będziesz tego czytać. No i potem już jakoś tak było lepiej. W sensie lepiej w tym, jak ja się nauczyłam z tym pracować. Mhm. No ale to też takie w ogóle zderzenie ze światem, co? Że tutaj wszyscy na pewno chwalą, cieszą się, wiesz, tak. przychodzą, a potem dostajesz wry i tak naprawdę jeszcze nie wiesz od kogo, bo ci ludzie się nie podpisują przecież pod. Imieniem i nazwiskiem. Bardzo mi pomogło, a to nie jest tak dawno temu, ale bardzo mi pomogło. Pewnie ją 4 lata temu. Mm. To na terapię 4 lata, gdzieś tam gdzieś poszłaś? Yy, to poszłam i skończyłam 4 lata temu już, mm. ale przedtem yy, chodziłam. No to może jeszcze było przed terapią. Yy, to był taki moment, kiedy zrozumiałam, że te artykuły, które ciągną się na mój temat, i pewnie też pod naszym podcastem będą, czy tam wideo, pewnie <laughs> przede wszystkim jest jak gruba świnia, i tak dalej. Więc jakby, ale się spasła, czy jak to lubię polacy pisać. E, I takie rzeczy. I ja mówię sobie, jak ja sobie z tym poradzę? Jakby muszę jakoś to wreszcie ugryźć. E, I uświadomiłam sobie w pewnym momencie, że ten sposób, w jaki komentujemy czy co piszemy o kimś, to świadczy tylko i wyłącznie o nas, nie o mm -hmm. tej osobie tak naprawdę. I kiedy to zrozumiałam, że ten e, bardzo atakujący hejt, tak naprawdę nie jest moim problemem, ale problemem tego, kto komentuje, yy, świadczy to o nim, yy, to, to totalnie się wyluzowałam, totalnie się wyluzowałam. Naprawdę? Tak yy -y. totalnie? Bo wydaje mi się, że w perspektywie młodej dziewczyny, a gdzie u ciebie tam po prostu waga ciągnęła się od yy -y. samego początku, mogę ci powiedzieć, że jesteś rekordzistką, bo ja zazwyczaj sprawdzam pudelka i yy -y. sprawdzam, ile jest stron o moich gościach. Z jest chyba 45, z tego co okay. pamiętam. To, to jest, jest dużo? To jest bardzo dużo. Okay. To jest rekord u mnie. Wow. O, o nikim nie było więcej. I to się ciągnęło od samego początku. Pudelkowa Queen. Tak, 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 tak. Mam na Wikipedii następny wiesz. No, nie ma, nie ma żadnych wątpliwości. I zastanawiała mnie to, bo wiesz, to może to są niebezpieczne rzeczy. To mogą pobudzić zaburzanie odżywiania. Mhm. Serio. To są rzeczy, które mogą pogłębiać naprawdę bardzo i to bardzo poważne choroby, które mogą skutkować tragicznie. No, tak. to nie ma, nie ma żadnych w ogóle wątpliwości co do tego, a wydaje mi się, że trochę byłaś też taką osobą, gdzie mało ludzi jeszcze wtedy w tak młodym wieku robiło karierę. I ty naprawdę tak, zaczęłaś, i wiesz, poza tym, że to wszystko szło tak szybko, no to byłaś jurorką, też chyba, nie wiem, czy ktokolwiek w życiu, w naszym showbiznesie w nie Polsce. Nie no właśnie, więc <laughs> o czym mamy, wiesz. I jak Dlatego jak wchodziłaś, to powiedziałem ci, że masz za sobą niesamowitą karierę, a tak naprawdę to jest jej początek. Jezu, dobrze by było, jakby to był początek. E, fajnie by było. Um. Dlatego, wiesz, to, to było to pytanie z tymi portalami, bo one potrafią, potrafią naprawdę napierdalać, a jeszcze kiedy w tym dokumencie twoja mama mówiła, że ty od samego początku byłaś bardzo odpowiedzialna. To, że tak. byłaś w tej klasie maturalnej, tam nie było wtedy nauczania indywidualnego, musiałaś chodzić, musiałaś mm -hmm. wszystko odstawić. To było godne podziwu, bo już byłaś naprawdę dorosła i ty już robiłaś naprawdę dużą karierę, a ty wróciłaś grzecznie do szkoły. Dobra, ale jak tak na to patrzysz, to oceniasz, że to była dobra decyzja? Że wyczytałeś do szkoły i odstawiłeś mhm. wszystko? Mhm. Wydaje mi się, że to jest dobry kontakt ze światem, który się dzieje naprawdę. Okay. No bo nie wiem, jaka byłaś. Nie mam pojęcia, mogę tylko zgadywać. Ja też mogłabym zgadywać, co by było, gdybym nie poszła z powrotem do szkoły. Nie wiem, pamiętam tylko taki etap właśnie w tej klasie maturalnej, skoro o tym wspomniałeś, mhm. że. Mój menadżer jest takim, był taki wtedy e, menadżer od początku, z którym już nie pracuję, ale był takim megalomanem mhm. mocnym, taki wiesz. E, zaczęła się kariera w Czechach, on powiedział, Ewa jest Polką, spróbujmy w Polsce, spróbowaliśmy w Polsce, wiesz. To on miał chęć i pójść dalej. Mhm. I miałam wtedy chyba 17 lat. I oni powysyłali te moje numery, właśnie cicho i takie ewakuacje, mhm. te początkowe numery powysyłali e, i e, dostaliśmy feedback z Niemiec i z Rosji. Mhm. Ee, że super, że spróbujemy wydać płytę, tylko wymagana jest świetna, e, e, świetny angielski. Mhm. I to, żeby się przeprowadziło na pół roku, żeby właśnie robić PR-y, wiesz, tam sesje i żeby pracować po prostu przez pół roku intensywnie nad promocją tego mhm. krążka. No i to było pół roku w Niemczech, pół roku w Rosji, tak naprawdę. Wtedy tak to wyglądało, nie wiem, jak dzisiaj pewnie mhm. jest inaczej i można wszystko zrobić zdalnie i tak dalej. Wtedy były takie, takie warunki postawione. E, no i jakby ja wtedy powiedziałam, że to jest bardzo miłe wszystko super, ale oprócz tego, że jakby po angielsku nie dałabym rady gadać, mhm. takiego nie potrzebuję na, pe na pewno. E, to, bo nagram po angielsku te numery. Mhm. To, to ja mam klasę maturalną i jakby dla mnie jest ważne być maturę. Jakby to jest po prostu podstawa jakaś, która chciałam i obiecałam rodzicom na początku, jak poszłam śpiewać. W ten cały świat, mm -hmm. że jakby będę śpiewać, ale do matury dociągnąć. Nie? Taki byliśmy mm -hmm. deal. Więc yy, musiałam dotrzymać deal z rodzicami. <laughs> Chciałam dotrzymać deal z rodzicami. Więc yy, wróciłam do szkoły i uważam, że spoko. Nie wiem, co by było jakby tego nie było. Ale tak się zdecydowałam. Ja nie mam takiego, wiesz, co by, co by było gdyby. Mm -hmm. Bo nie chcę żałować. Ja się cieszę z tego, gdzie jestem teraz, jakie mam. A, jakie mam życie. Mogłoby być super, wiesz, mogłabym może być gdzieś indziej w swojej pracy, mm -hmm. ale znowu bym może nie miała, wiesz, rodziny, może bym nie była szczęśliwa, może by było wszystko inaczej. E, ale ty mówisz o pudelku, a ja cię tak, pociągnęłam do rosji, wiesz. Nie, nie, ale wiesz, zobacz, Sorry. blisko. Jedno i drugie zaraza, Ale naprawdę, to, to też pokazuje, rzutuje na to zupełnie inny kierunek, a szczególnie, że ja się zastanawiałam, szczerze powiedziawszy, mm -hmm. dlaczego nie zrobiłaś kariery dalej. To było takie pytanie, które od razu mi się pojawiło. Okay. By, było tam naprawdę była tam ta sytuacja, kiedy mogli się spróbować. Nie, mm -hmm. nie będę mówiła, że będziemy mieć karierę międzynarodową, bo wątpię, żeby to paliło. Um, natomiast ja się bardzo cieszę z tego, że mogę śpiewać na dwóch rękach tak bardzo aktywnie, mm -hmm. że mogę śpiewać w danym języku, znaczy po czesku i po polsku. Artysty, które śpią po angielsku, w świecie jest pewnie dużo i są lepsze ode mnie, wiesz, szczuplejsze i wszystko fajnie. Ale co ty z tą szczupłością, ja, ale żartuję, żartuję, zobacz, ale ty, to, ty żartujesz, ale takie jest internetowe forma, trole podpalają. Jest to forma, jest to forma e, obrony, oczywiście. Jest to forma tego, że powiem to wcześniej niż internauta mm -hmm. pisujący, wiesz. Um. Ale gadaliśmy, kurczę, o tym, o, o, o tych pudelkach coś O pudelkach, zamieniam. tak. O tym, że po prostu zmieniają życie, zniekształcają je raz na zawsze. Mm, ale tak naprawdę wszystko było do twoim momencie, tak wydaje mi się, że w miarę idealnie do momentu tego, jak... no moment no, no, pewnie ten cudowny samochód, który kupiłaś sobie, to ten? To ten, A, to ten 3, rozwaliłaś? Trzy miesiące po tym, co go odebrałam, tak. No, e, więc tak, tak. i... I to mnie też zastanawiało, bo wtedy zrobiła się na ciebie nagonka. Tak, tak, to jest prawda. To jest taki mój największy fakap medialny. Tak mi się wydaje. przynajmniej. <głos> <Jest>. <głos> Jakby szczerze mówiąc. Jezus A pamiętasz Maria, swoje powiesz, uczucia co, wtedy? 12 lat temu to jest chyba. Mm -hmm. 18, 18, 18, 18, Dawno, tak, dawno, tak, dawno. Tak, bardzo dawno temu. I mm, pamiętam to bardzo dobrze, bo bardzo mi zależało na tej maturze, bardzo mi zależało, żeby wiesz, zdać po prostu dobrze, nie tak, że. Z, jakby, lubię ją zdać, ale znać dobrze. I to się wszystko udało. Dostałam się na Uniwersytet Warszawski do, do Warszawy mm -hmm. na, na prawo, więc jakby dotrzymałam deal z rodzicami, wszystko fajnie. I potem się po prostu wszystko wywaliło dosłownie. I, i to było straszne dla mnie. W tym, że. Nie jest, jak to nazwać. Że zawiodłam przede wszystkim rodziców, mm -hmm. to w pierwszym rzędzie. I w drugim rzędzie, że ludzie będą podważać moją autentyczność. Bo ja byłam taką, wiesz, grzeczną dziewczynką, tak myślę, mm -hmm. w medialnie. I teraz przy taki fuck up, który mógł rzutować takie światło, że wszystko, co było przedtem, było jakby kłamstwem, nie? Mm -hmm. Że ona wcale nie jest taka grzeczna. I to mnie bardzo bolało, bo naprawdę tak nie było. Bo to naprawdę fuck up. Eee, to, że... Że rozwaliłam się za kółkiem. I to było dla mnie straszne, ale na tyle mi to też pokazało, że ci fani, jakby mnie znali, i że przebaczyli, czy jak to powiedzieć, po mm -hmm. prostu um, udało mi się z tego jakoś wybrnąć, e, aczkolwiek to nie było ładne przeżycie. To było dla mnie ważne przeżycie. Mm -hmm. Jestem, myślę, o wiele lepszym kierowcą. Bardzo lubię kierować auto. Bardzo się bałam, że nie będę w ogóle chciała kierować że będę miała traumę z tego po prostu. Mm, I bardzo mi to pokazało znowu, kurde, siłę moich rodziców, mm -hmm. kiedy moja mama przyszła do szpitala ze mną i usiadła i nic nie mówiła, tylko mnie trzymała za rękę. Y, I tam wszystko było tam wszystko jakby było powiedziane, wiesz że co mm -hmm. chodzi. To się, to się zadziało w powietrzu. Mm. I, powie i powiedziałem taką rzecz, że nie wiem, czy to można przetłumaczyć na polskie, jakkolwiek mądrze. Jezus Mary, jeżeli czegoś się chwycą w tym budynku, do tego pewnie. Um, <grych> nie, ja nie wiem, jak to przetłumaczyć. ale jaki był mniej więcej sens tego? Że czasami e, ludzie robią złe rzeczy mhm. i im to się przebacza, jakby nie widać tego, po prostu to dzieje, mhm. a potem ktoś, kto. W zasadzie nie robi tych złych rzeczy. Zrobi jeden taki porządny mhm. fakap i, e, i jakby jest to mocno wyciągnięte, nie? Mhm. Więc tak, tak to się wydarzyło u mnie, no. A jak wyglądało reagowanie na tę sytuację od środka? No bo jest management, jest wytwórnia. Myślę, że tam, poza tym, że ty leżałaś w szpitalu, mama trzymała cię za rękę, mhm. to tam był pożar. Pewnie tak, ale nie dali mi niczego jakby. Nie, nie poczułam jakiejś wiesz, mm -hmm. co ty zrobiłaś? Wiesz, tragedia. Bardziej się naprawdę interesowało to, czy jestem w porządku. Okej, okay, no bo I ten samochód była... był tak roztrzaskany, bo ja aż byłem zaskoczony, Strasznie. szczerze powiedziawszy. Bo ja to wiesz, że dopiero zobaczyłem, wiedziałem, że coś takiego się mniej więcej wydarzyło, ale nigdy nie widziałem tego, jak wyglądał ten samochód. Tak. A ten samochód był faktycznie. Strasznie. Do kasacji. Tak? Był. No. E, ja sama się, bo ja zasnęłam, mm -hmm. zjechałam z drogi. Obudziłam się, kiedy wiesz, że już tam była mocno poza drogą, i jakby auto waliło się na, na drzewo. Tak, mhm. jakby Centralnie. Ja gdzieś tam po prostu miałam coś w głowie, że byle nie się zderzyć tak, e, tak jak to się na mówi, czołówkę? na czołówkę. Więc odwróciłam tę kierownicę i, i, i tam potem wszystko się e, potoczyło inaczej. Dwa razy wiesz, tak mhm. się przetrwało. Tak. I miałam jeszcze miałam szklany ten dach, więc mhm. ty się rozsypał na moją głowę. Wszędzie miałam szkło. Ale tak, tak jakby w tym moment było tak, o Jezu, co się wydarzyło, bo po prostu, wiesz, ze i byłam mhm. tak, co, co się stało, a potem, jak widziałam to auto w jakimś stanie też, wiesz, tak z dystansu, no. mówię, Jezus Maria, Jezus Maria. I to było tak, że ja też w tym momencie zrozumiałam, jak to było, jak to było niesamowite, że mi tak naprawdę nic się nie stało i nikomu nic się nie stało. Więc y, to było straszne przeżycie dla mnie, straszne to było. Y, i cieszę się bardzo, że ten mój management i wszyscy wokół czuli, jak strasznie to jest dla mm -hmm. mnie w środku, że nie, nie dawali mi popalić z, wiesz, z zewnątrz, bo wiedzieli, że będzie nagonka, bo wiedzieli, że mm -hmm. wszyscy mi dają, jakby. Jak yy... to się nazywa? No podważali. Shane? No podważali też po prostu właśnie tak. tę dziewczynę która, tak, która właśnie była taką. Nastolatką, idealną, tak. wzorem do naśladowania dla, dla dzieciaków. A wiesz, Tam... to, że ja do 18 roku życia w życiu nie piłam? Naprawdę? Nie spróbowałam alkoholu? <laughs> to by spróbować w najgorszym momencie. W najgorszym momencie to, to po prostu niedoświadczenie, kurde. No. Ale to też był taki moment, że ja pamiętam, że Karolina Korwin-Piotrkowska napisała Pijana Idiotka. To są takie mm -hmm. rzeczy, które ty już puszczasz w zapomnienie? Bo jednak... To pamiętam, że napisała, tak. Parę razy potem napisała, że jestem całkiem fajną dziewczyną, potem później, mm -hmm. ale pamiętam ten pierwszy, taki, nie, nie znałyśmy się, wiesz. Jakby to jest, ja myślę, że, mm, i to też się nauczyłam później, traktować ludzi... Yy. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Każdy może zrobić błąd, każdy z nas robi błędy, każdy z nas ma swoje emocje, podczas których jakoś się zachowuje, ale my nie powinniśmy. Wiesz, ludzie nie są tymi emocjami i ludzie nie są tymi błędami. Jakby. Mhm. To nie jest zły człowiek, to jest człowiek, który zrobił błąd. To nie jest zły człowiek, to jest człowiek, który się wści... na przykład e, wścieka albo mhm. się złości. To jest coś innego niż zły człowiek. Wiesz, mhm. ja to zrozumiałam przy dziecku właśnie. Ja nie mówię, ale jesteś złym, złym chłopczykiem. Nie. Mhm. Jesteś bardzo dobrym chłopczykiem, który się teraz źle zachował. Okay. I jakby to jest różnica. Uważam, że to jest różnica. Dużo wyciągnęłaś z tej sytuacji też, jak opowiadasz o tym wszystkim i widać, jak dużo emocji jest w tobie. Tak? No, no jest, bo mi też jest, przykro że bardzo odpowiedzialnie też pochodzę do, 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 do tego śpiewania całego mojego mhm. i do prowadzenia social media. I uważam, że jakby naprawdę właśnie dużo Wtedy dzieci mnie śledziło. Dzisiaj, już może to są dorosłe osoby, ale wtedy były to dzieci. I ja zdawałam sobie sprawę, że mam wpływy na te dzieci e, i nie chciałam nigdy dawać wiesz, złego przykładu. Przy tym wszystkim, oczywiście, zachowując swoje realne życie i mhm. właśnie pozwalać sobie na to, że jestem człowiekiem, nie jestem jakby robotem, ale bardzo mnie to zmartwiło, jak właśnie ktoś to mógł odebrać, jak, jak, jak złe światło mogło też rzutować na na te dzieci, na ludzi, którzy jakby nie wspierali. Mhm. E, więc to mnie, to jest oczywiście taki fuck up. Ale... Często podkreślasz też, że czeskie media są bardzo brutalne. Mhm. A jak tam to się odbiło? No mocno. Ale to chyba, wiesz co, to chyba może właśnie była sytuacja, że to było mocniejsze w Polsce. Um, może tak właśnie było. Bo to też mnie zastanawiało, ogólnie tak PR-owo nawet, że dbasz o w ogóle Dwie, dwa ręki To jest no tak. bardzo mocno angażujące, tak jak sobie tak uczciwie pomyślisz, nawet w perspektywie właśnie rozmów, wywiadów, promowania tak, jednej tak, i drugiej tak. rzeczy. Słuchałem sobie tych utworów, wiesz, w dwóch wersjach. To wydaje się niby proste, ale to nie do końca proste jest, tak w rzeczywistości. I też. To całe dorastanie, że patrzą na ciebie z jednej i z drugiej strony, i tak samo mentalność i Polaków, i Czechów jest zupełnie mhm. różna. Mhm. I dla jednych może się coś wydawać zupełnie absurdalne, a dla drugich zupełnie zrozumiałe. I też to tak. było dla mnie takie, że wow! I teraz musisz, nie możesz wybrać. Ty musisz być naprawdę sobą. No tak, musisz. I gdzieś tam w tym wszystkim, bo też była ta sytuacja, że chłopak cię zdradzał i o tym pisały media. Co... Widzisz, zdarzały mi się złe rzeczy. Tak jak z... na początku byłam, jestem taka szczęśliwa, nic złego mi się nie wydarzyło. Masz rację, zdały, zda, zdały się te rzeczy, to nie były fajne. No nie były, nie ale były. jasne, że nie, nie były, no ale one właśnie dlatego, tak jak mi się wydawało, że, ale to, to w ogóle się tak na, nałożyło, bo to się tak po prostu tak. nałożyły te, te historie. Wiesz, że dawno temu to jest strasznie, jakby ja uważam, że błędy się zdarzają, trzeba wyciągnąć z nich wnioski. Ale to jemu się zdarzył Ale to jemu błąd, nie? się zdarzył bardzo że błąd, a dla mnie to było, wiesz, szczęście, no ja bym ja się cieszę, że z nim jestem, no. Hello. No, ja naprawdę chwilę przedtem prosiłam, tak miałam takie kurde, niech coś się wydarzy, co mi pokaże, czy to jest ten fajny w chłopach, który chce być, czy nie. No, co się zdarzyło, no. No, Z gwiazdą porno? Tak, ale. Ona potem była już konferencjerką i tak dalej, ale wtedy miała też ze sobą e, taką akcję sporną, no. Akcję porno. Świetnie to w ogóle zestawienie. <laughs> jakby to miała tak, jakby... To jest fakt, no, nagrała takie rzeczy. No. no bo jak wchodziłaś w dorosłość, to właśnie już byłaś, wiesz, i w związkach, i ten samochód. Potem było to, hmm. że Czesław Mozil ma z tobą romans, czy tam ty tak, z Czesławem Mozilem. Tak, to były już takie lightowe rzeczy, ale pytanie, czy one są głupotkami teraz dla nas, jak o tym rozmawiamy? Czy wiesz to też... tak strzesłałem tak, bo to jakby to w ogóle nie miało jakby miejsca, więc zapomniałam, że coś takiego pisali, bo to było to wyssane z palca. Natomiast, wiesz, czy wypadek, czy, 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 czy to, że mnie chłopak zdradzał, to jakby była prawda, tak? Więc to, to są rzeczy, które tak zabolą, ale takie to, że ktoś coś myśli to mhm. jakby i pisał to... no Ale wiesz, że są ludzie, którzy w to niestety wierzą. Że ty tak. wiesz, że to jest głupotka i że to żart, hehehe, he, he, ale jest, większość ludzi uważa, że jak jest napisane, to jest prawdziwe. To I to też jest takie pewnie rzeczy, których musiałaś nauczyć swoich bliskich. Że tak. to, co czytają, to chyba zresztą, jak był ten artykuł o Czesławie, to zresztą spotykałaś się z, nie wiem, czy nawet nie, nie, ze swoim mężem, a spotykałaś się z kimś wtedy. Chyba że z... Swoim? Nie. No, nie. Nie myślę, że to był rok. Nie pamiętam jeszcze, ja, że powiedziałeś. Tak, było. tak, tak, dawno, dawno, ale... Myślę, że jeszcze nie. No, ale tak, może rację, że to trzeba nauczyć tych bliskich takie, mm -hmm. takich rzeczy. No. Mm. Jeszcze się nie udało u mojej babci. <laughs> tak? <laughs> nie, nie udało się na razie. Ale ja się bardzo tym przejmowałam właśnie w tym stopniu, że co w rodzinie pomyślą, albo jaki to stwarza mm -hmm. ten obrazek, wierzę tobie. Bo ludzie w to naprawdę czasami wierzą. Ja, ja nie, nie jestem w stanie to zrozumieć, ale wierzą. Mhm. Y, ale odpuściłam sobie. Nie przejmuję się rzeczami, z którymi nie mogę nic zrobić. Mądre. Ja z tym nic nie zrobię. Albo co z tym zrobię? Mhm. W sensie nie pójdę do jury X Faktora, bo mogą napisać coś o mnie i o Wojewódzkim, czy o mnie i o Mozilu. Jakby. Czy ja będę mówić na niektóre rzeczy, które mogą być dla mnie fajne? Nie, dlatego, że ktoś coś pomyśli, może ktoś coś wyssa z palca. Zawsze ale zobacz, ale wymyśli. pojawia się czasami w ludziach takie asekuracyjne myślenie, no. że lepiej nie, bo nie chcę się narażać. No, ale to zależy, czy chcesz żyć, czy nie. Czy żyjesz dla siebie, czy dla innych ludzi. No, Czyli zawsze to... trochę miałaś taką wolność. Nie zawsze. Do, doros dorosnęłam do tego, do, taki, mm -hmm. do takiego, że już nie mogę na pewno wszystkim się podobać. To jest normalne. Na pewno nie jestem, wiesz, nie, no nie mogę się wszystkim spodobać, nie mogę być dla wszystkich sympatyczna i dla wszystkich fajna. I będą ludzie, którzy będą wierzyć w pewne artykuły, mhm. i ja z tym nic nie jestem w stanie zrobić. Jak się spotkam na żywo, mogę to spróbować wytłumaczyć. Jak mnie ktoś konfrontuje na social mediach, staram się nawet odpisywać, jakby. Jasne, trafia mhm. to do mnie. Natomiast uważam, że już dzisiaj naprawdę. Sporo ludzi ma jakby swoje kanały informacyjne, wierzy w rzeczy, gdzie widzisz ta osoba coś ci mówi, czy to, że już my mhm. mamy wpływ na to, że może być w kontakcie z fanami bezpośrednio przez social media. Tego nie było kiedyś, bo no, były tylko było. media. Mamy podcast, gdzie potrafimy gadać, w sensie ja gadać półtorej godziny i mm, ale Coś tym ludziom przekażesz. Nie, nie jest to jedyne źródło informacji ten, ten świat plotkarski. Mm -hmm. I jakby to osoby, które tam szukają informacji prawdziwych... Oksymoron to już jest. Tak, które chcą, w które chcą wierzyć, to chyba nie są ludzie, do których ja chcę trafiać. I po prostu odpuściłam. Okej. Okay. A chodziłaś kiedyś na ustawki? No bo Pudelek zarzucił nie. ci, na że że zrobiłaś ustawkę z tabloidem, żeby pokazać Martina. Co? Mm -hmm. Kie jakby kiedy? Nie pamiętam, to było dawno temu. Jeżeli ale że wie. to był mój chłop. Początkiem mm -hmm, naszego tak. związku. Nie, to było coś strasznego, słuchaj. E, bo on był moim gitarzystą przez tak, lata, Tak, tak. Ja wiem, lat. że to był casting na tak, gitarzystę. Tak, I my graliśmy w Polsce, już nie wiem, co to było. Jakiś dzień dobry TVN, coś takiego, mm -hmm. promocja singla, więc gitara wokalnie. Ale my już wtedy byliśmy razem, ale tak jakby totalnie świeżo. Tak totalnie świeżo. <śmiech> <śmiech> I. I po prostu ja nie, w ogóle nie zrozumiałam, że ktoś mnie śledzi na ulicy i tego naprawdę nie było widać, jakiegoś y, reportera, który robiłem zdjęcia, a to była taka tak ta faza tego związku, że po prostu całujesz się na każdym rogu, nie? Na każdym rogu się całujesz po prostu i ja miałam tak... Mój chłopak w ogóle parę tygodni dopiero, nie? I, I potem dzwonili, że mają zdjęcia. Mówię, Jezus Maria, jakie zdjęcia. I w ogóle nie skumałam, w ogóle nie wiedziałam, że ktoś ma robić zdjęcia. I nigdy w życiu nie byłam na ustawce. Nigdy. Okej. Okay. Bo to mnie zainteresowało. Ja, nie, ja, I wiesz, na pewno jakby ja nie, um, nie utrzymuję w tajemnicy niektórych takich rzeczy, bym nie chciała, ale mm -hmm. na pewno bym chciała, żeby ten związek się jakoś tak może troszkę rozwinął, wiesz. Przez jakiś czas, przynajmniej zanim nic powiem. A to w ogóle od razu pojechało, po prostu. Jezus, Maria, no nie będę ściemniać, no jesteśmy razem. Więc to było tak, totalnie nas po prostu odkryli na początku. To nie okay. było, nie, 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 nie miałam nigdy ustawki w życiu. Hmm, to rozsądnie. A się z kimś z show biznesu? Chciałabym. Ale to z kimś, kto jest popularny teraz. <grytuj> rzutuję. E, w sensie chciałabym. W sensie takim, że uważam, że niektóre. Niektóre, niektóre osoby mogą mieć po prostu podobne, że tak powiem, problemy, mm -hmm. ale w, wiesz pewnie o co mi chodzi. Pewne mm -hmm. tematy. Tak, jak, tak, do, które tak, tak. Trzeba no, ja tak. bo ja naprawdę wyrastałam w tym, że byłam taka trochę, przynajmniej w Czechach, byłam taka jak jedyna, taka naprawdę młoda dziewczyna, która jakby musiała się odnaleźć w tym, że wyrasta na oczach ludzi. Nie miałam z kim pogadać. To było bardzo męskie towarzystwo i bardzo towarzystwo dorosłych osób, więc yy, nie miałam takich przyjaciółek, z którymi mogłam się zajmować z tymi problemami. A dzisiaj, jak na przykład mam jakąś kwestię, którą chcę poruszyć, i mogę napisać właśnie czy to do Margaret, czy do nie, Natalii Schroeder, to jest mhm. dla mnie takie, że dziewczyny, jakby chciałam się z Wami tym podzielić, powiedzcie może, co myślicie, bo jesteście w podobnym wieku i żyjecie podobnym, mhm. trochę podobną tematyką, wiesz. Może nie we wszystkim, ale w jakichś tam torach tak. Więc to jest dla mnie takie, że cieszę się bardzo, że są osoby, z którymi mogłabym. E, pogadać o niektórych rzeczach. Dlatego mm -hmm. też Gosia Margaret była gościem w moim e, podcaście. W świetnym czy, podcaście, warto dodać. Czy, 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 czy wiesz, lubię ją po prostu e, angażować, pro, prosić ją o współpracę nad piosenkami. Po prostu mm -hmm. dobrze mi się z nią pracuje bardzo. Mm, natomiast nie mam tak, że mam przyjaźnie jakieś tam, wiesz, duże, w mm -hmm. biznesie. Przecież w Czechach, jak tam żyję, to jesteś w tej jesteś w backstage'u z, mu z muzykami, mm. znamy się z muzykami, wiesz, kontaktujemy się z tymi, z którymi mamy na przykład podobnie e, młode dzieci, e, jedziemy raz na urlopy, no ale to mm. jakby to nie jest nic takiego, że wiesz, okay. z kimś sławnym. A jak patrzysz na Roxy Węgiel czy na Vicky Gabor, to się no. szeroko uśmiechasz, patrząc na to, że one dzisiaj podążają trochę za twoją ścieżką i któraś z nich kontaktowała się na przykład z tobą, żeby pogadać o tym, których błędów nie popełnić? Hmm. E, nie kontaktowały się. Myślę, że nie, nie? No, e, Wiesz co, i tak musisz je sam popełnić, żeby się z nich coś nauczyć, tak myślę. Ale jakby e, na pewno patrzę z uśmiechem, bo mega mi się e, przypominają czasami niektóre moje sytuacje. Chociaż dzisiaj już inny świat, może inna mm -hmm. generacja i tak dalej, jakby okej. Okay. Jak mówię, wtedy nie było social mediów, e, nie było jeszcze nawet czasami YouTube'a, bardzo liczyło się radio, wiesz, jakby mm -hmm. Inna, inna situation. Ale u <noise> nich też akurat dalej liczy się bardzo mocno radio, no bo tak. robią muzykę, która jest stricte do radia. Tak, no to jakby ja jestem bardzo otwarta na takie, wiesz, rozmowy i bardzo chętnie, to nie jest tak, że Jezus Maria, młode dziewczyny, mm -hmm. nie. <noise> Wy, mm. jak najmniej takich, bo konkurencja, absolutnie nie. Jeżeli jakby ktoś e, chciałby słyszeć mój pogląd na coś, albo e, pogadać mm -hmm. o jakichś właśnie kwestiach e, takich, a które warto obgadać, to jestem bardzo otwarta na to. A ty biznesowo popełniłaś jakieś błędy, jak patrzysz na przeszłość? Stricte o twoją karierę, jeżeli już chodzi o takie biznesowe, biznesowe, że wiesz, że na przykład błędem było zostanie w jakiejś wytwórni, za długa współpraca z managementem. Gdziekolwiek popełniłaś tam błędy? Na pewno popełniam błędy, ale biznesowo... Mm. Nie jestem pewna, czy... Tak strategicznie może. Mhm. A co to znaczy strategicznie w twojej skali? Podoba mi się ten uśmiech. <laughs> no na przykład na niektóre rzeczy mogłam znaleźć odwagę wcześniej, mhm. powiedzieć nie wcześniej, czasami zaufać bardziej swojemu instynktowi. To się uczę. Mhm. Jestem cały czas taka, że Przecież oni się znają, <noise> robią to jeszcze dłużej niż ja, albo wiesz, mają dobre intencje. Jestem taka, że chyba czasami chcę uwierzyć wiesz, komuś, żeby mi pomógł w prowadzeniu tego, tej mojej kariery. A czasami okazuje się, że nie do końca, nie do końca tak jest, no. To jak... Trochę mają w pupci wszystko, wiesz. <noise> jak wyglądał show biznes, do którego ty wchodziłaś? Pamiętasz jeszcze, jak on wyglądał? Kto był na szczycie? Była i znowu z powrotem jest Doda. Wiem, że Sylwia Krzeszczak tak podobno też, podobnie też tam jakby zaczynała z wiesz, małe rzeczy i tak dalej, te pierwsze single. Mm. To gdzieś tam też dokoła był Liber? To tak, był jeszcze, jeszcze był Liber wtedy mm, z nią. Ona była chyba wokalistką Libera na początku. Mm, teraz żoną. Teraz żoną i wiesz, solową artystką. Um. Pamiętam, że to było. Ja to bardzo też fajnie wspominam, ale było to bardzo kontrolowane. Takie, że wytwórnia, wiesz, ci powie. I mówili do mnie Polska Demilowato. Wytwórni. To był taki. <grym> a, taki skrypt, wiesz, taki mhm. scenariusz, nie? To będzie nasza Polska Demilowato, bo ja byłam okay. Demilowato. Ja robiłam tego Kamproka na początku. To, co ona robiła w, w Stanach, to ja robiłam w Polsce i w Czechach. Ja bardzo ją lubiłam, i tak dalej, ale mi troszkę przeszkadzało, że jestem, wiesz, nazywana. E, jakby w, nie chodzi o to, że przez media, jakby czy ktoś mm -hmm. cię nagłówkuje, ale jakby w tym teamie. Mm -hmm. To powinno być, ej, jest tu Ewa, jest taka, budujemy Ewę. No niestety tak to nie wygląda. Nawet jak była dziarma u mnie i spotkała się z dużą wytwórnią, kiedy się opowiadało o tym, to powiedzieli: no słuchaj, ale takiego, jak ty, to w sumie nikogo nie ma, to nie mamy od kogo odwzorowywać. Serio? Słuchaj, chyba ten świat jest nawet trochę ciemniejszy niż mi się wydaje, wiesz? Jestem taka, że naprawdę szukam po pozytywnych i pamiętam pozytywnie, ale czasami e, zdarzały się rzeczy. Pamiętam, że dostałam. Mm, miałam wtedy grzywkę mhm. i miałam te swoje włosy, ale zrobiłam trochę inny kolor, taki, ale trochę. Mhm. Trochę, kurde, jaki ja dostałam. Na, na planie teleskopu przyjechałam, co to jest? Co to jest? <laughs> ja wiem moje włosy. I to wtedy się popakałam, wtedy wiem, że mój menadżer właśnie stanął w mojej obronie, ale było to takie nieprzyjemne, wiesz? Było tam. E, były tam takie. M, taki ten początek tego, że ty jesteś dzieckiem, nie wiesz czego chcesz, więc my cię poprowadzimy, my wiemy, jak to zrobić. I to tak faktycznie było, bo chyba wiedzieli, jak to zrobić. Jakby miałam duże single i tak dalej. Jakby okej. Okay. Mhm. I to też prawda, że byłam dzieckiem i pewnie nie wiedziałam za bardzo, czego chcę. Wiedziałam tylko, czego nie chcę. No, ale jednak czasami miałam swoje zdanie. Czy to do ciuchów, czy do tego, że nie chcę cały czas ubierać się na czarno. A, bo mam, kurde, 14 lat, jakby. No, to, to bardzo, bardzo interesujące. był taki moment właśnie, że znudził ci się show biznes i trochę powiedziałaś sobie, że Chyba chciałabym odpocząć? Może wycofać się w cień? Mm, nie, że znudził, ale wkurzył czymś. Mhm, to czym? Bo już wiem, że wiesz czym. No, właśnie takimi właśnie podejściami, jak teraz rozmawialiśmy, wiesz. E, tego nie możesz ubrać, ubierz to. E, grzywka musi być, bo to jest twój image. Ta sesja będzie, w ogóle nie, takie niekontaktowanie nie się ze mną, to że ta sesja będzie wyglądała tak mm -hmm. czy tak. Wiesz, ty, jakby, jesteś po prostu bardziej interpretem, wykonawcą, niż artystą. A ja w pewnym momencie powiedziałam sobie, że chciałam być bardziej artystą, bo myślę, że mam co powiedzieć, mam opinię na pewne tematy. E, ja naprawdę się nie wstydzę tego, że robię popową muzykę i staram się tą muzyką szerzyć fajne, pozytywne rzeczy, bo takie mam życie. Nie mam, jakby rozmawialiśmy o tym, nie, 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 mam, nie mam ciemności w tym wszystkim. Więc to jest moja droga, jakby śpiewanie o tych rzeczach. I chciałabym, żeby poprzez słuchanie mojej muzyki, sami słuchacze poczuli się sami lepiej ze sobą, wiesz o co chodzi. I to jest taki mój, mój cel, który się staram przez, przez muzykę szerzyć. Zarówno sobie tym, tym pomagać. A, a tam nie było na to za bardzo miejsca, no. To byłaś produktem? Nie nazywałabym tego tak, bo w kwestii muzyki jednak zawsze ze mną ten menadżer, mój producent y, rozmawiał, słuchał, co ja mhm. mam do powiedzenia, ale już na, już na etapie może tej wytwórni, takiej, wiesz, stricte imidżowej, to tam byłam bardziej tak traktowana. I do którego momentu życzyłam? Czułam się, przepraszam, czułam się mhm. tak traktowana. Nie wiem, czy. Do końca tego, a czułam się. Tak. Do którego momentu życia tak mniej więcej to wyglądało? Ojej. Pirazy drzwi, nikt cię nie będzie rozumiał. 18, już dawno temu. Do początki. Mhm. A zaczepiliśmy trochę o x Faktora przez e, Czesława. To była fajna praca? Bardzo. Pamiętasz kogoś, kto był wyjątkowo zdolny, a nie zrobił kariery? Bo tam jednak przewinęła się masa ludzi, więc nie dziwię się, mm. jak nikogo nie pamiętasz. Proszę cię, w mojej ekipie były osoby, które są bardziej popularne niż ja dzisiaj. No. Była Daria Zawiałow i to była Dziarma też. Mm -hmm. Dziarma, która była w Pradze na etapie, którą mocno myślałam, czy, czy do tego finału jakby puścić, czy nie. I powiem ci szczerze, czasami do dziś mam ją w głowie, że nie przeszła. I bardzo wspomina mi jej występ, lubię to bardzo. Ja wtedy miałam Martę Bijan. O, to mocna ekipa tam była. Tak i to były moje, bo ja miałem dziewczyny, mm -hmm. także to była taka moja, z tego co pamiętam, ekipa, więc to było, to było, to było, fajne, mocne. Ja miałam też, wiesz, nie miałam dzieci, miałam taki czas, że mogłam z nimi bardziej spędzać czas, że mogłam jakby tam bardziej się wpić. W te produkcje. Ja to bardzo lubię. Mm -hmm. wiesz, mogłam po prostu przebywać z Tatianą, też był oh, fajny kontakt. Pa pamiętam, było bardzo fajne w ogóle z Kubą. E więc to jest, to jest coś, co ja bardzo dobrze wspominam, bo to było takie. Ja się wpijałam w te projekty. To nie było takie, wiesz, job, idę do pracy, wracam, mm -hmm. mówię swoje, mówię dla kamer, ale ja się bardzo wpijałam w ten, ten tryb. Bardzo to lubiłam. Bardzo to lubię takie produkcje. I też chyba lubisz e, podcasty, bo nawet pięć lat temu przecież miałeś swoją audycję w RMF-ie. tak miałam, tak To są epizypt. chyba jednak rzeczy, które trochę cię grzeją. Ty lubisz mówić. <laughs> Jak słychać. Przepraszam cię, nie puszczę cię do słowa. Nie, ja no, tak Nie, ja pozwalam. A, tak, przepraszam. Ale ja po prostu mam, to jest mój problem bardziej, że ja nie umiem robić nie, kropek to jest i twój dar. szukam e, słów, żeby się wysłowić. Ale lubię, tak, lubię. Chcesz robić coś z tym dalej? Z gadaniem? Mhm. Ja chciałbym słuchać takiego podcastu, jak Naprawdę? właśnie robiłaś co do promocji tej płyty, to uważam, że to był świetny pomysł. I zobacz. Dziękuję. Przynajmniej w Polsce chyba nikt tego nie zrobił. Tak, chciałam coś innego takiego właśnie, mm -hmm. żeby. I te podcasty się fajnie słuchały, bo one miały dobre liczby. Tak, mm -hmm. nie sprawdzam. Ja po prostu lubiłam to, lubiłam to bardzo robić. Myślałam, że ma to sens do tej płyty, bo te piosenki były o czymś na płycie. U mam jest bardzo dużo poruszonych tematów, o których po prostu mogłam godzinami gadać. E, więc a mam jeszcze jeden odcinek, którego nie wypuściłam, więc wypuszczę jeszcze. Ale jest to dla mnie super, kiedy można pogadać i rozszerzyć temat muzyki. Mm -hmm. um, na temat społeczny, bo to są tematy społeczne, które miałam na umami. To też pokazuje, że muzyka jest o czymś. Tak, i ja to właśnie chciałam pokazać, że ta płyta jest o czymś, że tam się dzieją rzeczy, które dla mnie są ważne. Nie jest to takie, wiesz, ja lubię ciebie, ty lubisz mnie. Pff, jakby kropka. I A ty... wtedy jest w radiu. <laughs> Jak? tak, tak. Jako, że nie mam, zawsze, ale tak. Jako, że mamy trzy e, minuty, czego Co? No, czego teraz najbardziej słuchasz? Podcastów. Naprawdę muzyki nie słuchasz? Słucham muzę, bo lubię puszczać muzę też dzieciom. Mhm. E, natomiast mój syn jest bardzo jakby e, ostry. Słucha BDS-a? E, nie, e, ale ma takie to tak, to nie. Jakby stricte. Okej. Okay. Więc słuchamy muzyki cały czas w kółko, natomiast żebym muła tak, wiesz, że New Music Friday i cały czas mm. szukasz nowej muzy, ja tak nie mam. Ja bardzo lubię ciszę, mam jej mało, bardzo lubię, uczę się tego. Um. Słuchać też, wiesz, siebie, jakby na chwilę się wyłączyć i, i cały czas nie odbierać czegoś z zewnątrz, ale popatrzeć do środka. Mhm. To Jakby jest strategia mojego męża, on jest takim typem. Jestem taka bardziej, że, że pochłaniam wszystko wokół siebie, jakby podcasty, cały czas jakieś informacje, to interesuje się, chcę dokształcać i jakby mega mnie to interesuje. Mhm. Natomiast czasami fajnie chyba się wyłączyć z wszystkiego i, i, i wiesz, yy, popatrzeć do środka i tam szukać trochę inspiracji i odpowiedzi na cokolwiek. No, ale jeżeli nie szukam w sobie, to szukam w podcastach bardziej niż w muzyce. I do tego też to było największą inspiracją do mojej płyty u umami, były naprawdę rozmowy z ludźmi totalnie z innych branży, które mnie inspirowały o wiele bardziej niż muzyka sama. To już potem współtworzyłam z producentami, mhm. którzy oni słuchają, wiesz, wszystkiego i mają rozeznanie. Ja natomiast szukałam bardziej, żeby o czym śpiewać, żeby mieć ten temat, żeby. Żeby szukać to o czymś, bo muzyka lubi dużo ludzi, ale żeby śpiewać o czymś. To było dla mnie to najważniejsze na tej płycie. I to się e, udało. No to kończąc nie. od tego, co zaczęliśmy, że 14 lat temu mówiłaś, że chcesz mieć trójkę dzieci, to plan jest aktualny? Nie, mój mążek był przy porodzie, teraz wiesz co powiedział: Jezus, Maria końcówka już. <laughs> <laughs> już nigdy więcej. <laughs> A ja, nie, wiesz co jest intensywnie, to tylko to jest intensywny czas. Ja. ja Jestem bardzo zadowolona, bo mam chłopczyka, dziewczynkę, wiesz, takie mm -hmm. wszystko Kompletnie. komplecik jest. Ale e, nie wiem, może to być końcówka, może nie musi być. Ale mój mąż, wie, bo mój mąż bardziej ten, 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 żeby postawił kropeczkę, więc... <laughs> wiesz, on też jakby, on jest tego częścią więc musiałby się też zgodzić. Tak, ogólnie mogę ci powiedzieć, że bardzo ładnie o nim mówisz. To się tak? też świetnie słuchało. Tak, tak, właśnie do tego też, jak przychodziłaś tutaj, to powiedziałem ci, że bardzo ładnie jest to zbilansowane i to, jak opowiadasz o drugiej osobie, to też mówi dużo o tobie. To tak, jak powiedziałeś o tych komentarzach. A, to tak jest, nie? Tak. Jesteś to... szczęśliwy, to życzysz komuś dobrze, piszesz dobrze, mówisz dobrze. Jak masz sobie dużo jadu, to... Spryska, że jad, no. Ale z tym moim mężem, wiesz co, też mamy, oczywiście się kłócimy i tak dalej, to jest normalne, ale o, ogólnie myślę, że on jest bardzo dobrym człowiekiem. Dlatego ja się z tego bardzo cieszę i mówię o nim dobrze, bo myślę, że kurczę, jesteśmy razem 10 lat, wiesz. Kawał czasu. Na to, że ja nie mam nawet 30, to jest, to jest kawał czasu. Z trzydziestką to już niedługo akurat to się, to się zmieni. Musimy się jeszcze umówić kiedyś na rozmowę, bo nawet połowy rzeczy nie wykorzystaliśmy. Naprawdę? Tak. A musimy już kończyć? No jest 19.45. O, oh kończyć Ale przykro mi. No, trudno. A wpadniesz na mój koncert kiedyś? Tak, wpadnę. wpadnę. Bardzo wpadnę ci, bo będzie tylko jeden. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję wszystkim za cierpliwość i jeżeli ktoś to oglądał, to. Nie mów. Również dziękuję. Właśnie. Dziękuję. <laughs>